Robert, znowu się spotykamy na, tym razem nie na takiej umówionej akcji, ale spontanicznie w dobrym miejscu. Dokładnie. W metce Bunkrowców, na międzyrzeckim rejonie umocnionym. Ja ze swojej strony chcę pokazać, dlaczego to miejsce mnie ściąga, ciebie też ściąga, z przyczyn takich, że no, lubisz podziemia, lubisz te obiekty, a mnie ta spokój i ta bezduszna tutaj, taka cisza ściąga. Tu można naprawdę fajnie wypocząć, nie? No, dobre miejsce jest od odizolowania się od świata. Tak. Zapomnienia na chwilę, chociaż na jeden dzień, czy tam na kilka godzin o problemach z życia codziennego. Dokładnie. I zaraz będziemy robili ze swojej strony, postaram się pokazać czym, co to jest naprawdę system. Każdy już słyszał o MRU, może to jest dużo powiedziane na ten temat, że to są jakieś obiekty, które po prostu były zbudowane przez jeńców do obrony. Ja tu odnajduję prywatnie spokój. Robert z pasji. Dzisiejsze przeznaczenie tych obiektów jest zupełnie inne. Tak. Pasjonaci odkrywają to miejsce na nowo. I dla większości grup to już nie jest jako umocnienie przeciwko Polsce czy Rosji, tylko miejsce spotkań, integracji środowiska, jednych wyciszenia się, a innych po prostu też historia przyciąga. Każdy może znaleźć tu swoją cząstkę. Ja się spodziewam znaleźć pociąg ze złotem. O! Na przykład już jeden znaleźli. To będzie trudniej, ale... Ale kto wie, może się jakiś wagon chociaż zleciał. Każde miejsce może przyciągnąć taką historią. Ciężki start. Przemierzamy tutaj obiekty, które są powierzchniowe, które łączył ten wielki system 30 km korytarzy. Tutaj jest wejście do systemu, ale tutaj obiekt nie ma klatki. Obiekt 726. Tak, tu jest obiekt, który ma połączenie z systemem, jak każde bunkier w tym, ale nie zajdziemy tutaj, bo tutaj trzeba byłoby na linach, a my nie mamy takich nawet sprzętu, ale zobaczymy go z góry, obwąchamy, bo jest w czystym polu. No i później schodzimy do systemu, do tego, co nas kręci, nie? Do tej samotności, do tego poczucia takiego bycia się takiego z taką pustką i z takim pustą przestrzenią, więc zaraz się wspinamy na górę, zaraz będziemy... Gdzie nikt nie powie, że masz się pospieszyć. Tak. Ta cząstka tutaj, która powstaje w człowieku, takiej samotności, na pewno korzystnie wpływa na życie. W tym biegu człowiek akurat odnajduje tutaj spokój i to jest właśnie fajnego w tych obiektach, przynajmniej dla mnie, nie? Niektórzy mówią to samo, a niektórzy, jak Robert tutaj widzą... No właśnie, Robert, co jeszcze raz tu widziałeś? Bo... Spokój przede wszystkim i... To samo co połączenie historii z obiektem podziemnym. No ja tu odnajduję spokój. O historii to już dużo ludzi o tym powiedzieli. O systemie. Bo jesteśmy teraz, chcemy się tu wbić do systemu MRU, czyli tego centralnego, który jest cały pod ziemią. Ale sobie przemierzamy na razie obiekty te górne. Zaraz będziemy widzieli to wszystko z góry.
Dobra, jesteśmy teraz wysoko na taką linię. Ty powiedziałeś, że to jest właśnie, to są tutaj w tych, na tej linii. To jest zapora przeciwpancerna, tak. Nazywana potocznie zębami smoka. Ciągła linia wzdłuż całego odcinka centralnego, około 12 km. Budowana z żelbetu, z konstrukcji, odlewana na miejscu. Z racji, że późniejszy rozwój pancerny czołgów pokonałby takie umocnienia, to wykopano przed tym rów. A teraz widać nas tutaj na środku pewnego obiektu, który jest połączony systemem podziemnym z 19 innymi. Obiekt 726, bez głównego wejścia, jedynie zachowana kopuła dla karabinu MG42 przeważnie, w 6 różnych strzelnicach do obrony okrężnej. Żołnierze mogli stąd wyjść przez wyjście ewakuacyjne, które jest zaraz przy kopule. Także dostęp do systemu był od spodu. Teraz nas pięknie widać z góry, wiesz? Tu jest ten obiekcik. Pozostałe obiekty oddalone od siebie około 500 metrów. Także będziemy kontynuować naszą wycieczkę. A później widać całą. To tam jest ten następny obiekt, tak? Tak, 727. Aha. Obok, a gdzie było to ruskie ten? Bo tutaj sprawdzamy będzie. Następny obiekt po tym 727, Robert? Tak, tam jest 727, ta działka forteczna, aha, którą tutaj widzimy za drzewienia, ma kształt kwadratu. 250 na 250 metrów, w pośrodku obiekt 727 wysadzony, którego tam zaczęliśmy od niego. Mhm. Ten obiekt jest cały zaorany, nie? Tutaj podejścia są zaorane, nie? Te wejścia. Wejścia w ogóle tutaj nie ma, tylko wyjście ewakuacyjne. Jest podziemny korytarz, z niego się wchodziło. Dobra, a następny obiekt gdzieś będzie w tamtym kierunku? W tamtym gdzieś, tak? No, tam podejdziemy do obiektu 724, stanowiący już główny pancerwer z dwoma kopułami, z jedną obserwacyjną, jedna kopuła wysadzona, miotacz ognia, granatnik, system obrony wejścia, płyta przeciwpancerna. Słuchaj Robert, schodzimy teraz w system, co? Wiadomo, wreszcie. Jak wyglądasz? Oczywiście. Powiedz mi, jesteśmy to pod wejściem do systemu, tutaj są od piłowane kraty i co, wejdziemy w system, nie? Oczywiście, ja odzyskam lekko swój spokój, a ty? Ja odzyskam z powrotem pasję wczorajszą. To wchodzimy na ziemię i myślę, że przyjechałeś, jestem i będę pod ziemią znowu. I nakręcimy fajny materiał. Tutaj mieliśmy ujęcia, tutaj jest wejście do tego systemu. I chcemy pokazać właściwie w sumie, gdzie jak to wygląda. To, o tym mówiono dosyć dużo, a my po prostu odzyskujemy to święty spokój i wchodzimy. No cóż, wchodzimy do systemu. Pierwsze koty za płoty. No, macie to skutanie za robić. Jesteśmy w systemie i wchodzimy głębiej. Wejdziemy sobie na dół, nie? Co? Robert, kopuła granatnika, pomieszczenie pierwsze. Dalej mamy najcięższą kopułę na systemie, 58 ton. Jak dasz radę, to tam się przyciśniesz. A nie, no, przyciśniesz się, bo woda jest. Ja bym wolał, żebyśmy zeszli do systemu i zobaczyli, jak to wygląda, wiesz? Oczywiście, idziemy. Co tutaj jest? Wejście do systemu. Klatka schodowa. Schodzimy 30 metrów w dół. Robert, jesteś? Oświetlisz? Nie widać dna. Ile jest takich wejść do systemu? Każdy obiekt ma jedno wejście. A ile jest? Można przypuszczać, że około 19. 19 plus wentylacja, tak? No. Ile z wentylacji? Dwie. Czyli jest 21 wejść. Oczywiście one są zaspawane, nie? Większość tak. Można powiedzieć, że 90%. No jest dosyć ten. Schodzimy taką statką schodową w dół. Idziemy. Zaraz odnajdziemy ten nasz antyczny spokój, nie? O, teraz tak, już nie będzie nawet. Schodzimy do antycznego spokoju, gdzie zanurzymy się w takim maraźmie życiowym. W klimacie ciszy, gdzie nie ma dnia i nocy.
Dokładnie. Temperatura jest mniej więcej stała. Na ile ją określasz? Na między 9 a 12 stopni. Tak? Cały czas, lato, zima, jesień, wiosna. Jest to mówić? Między 9 a 12. Zależy po prostu od wlotu powietrza. Bliżej wjazdu głównego będzie zimniej, a tak jak teraz jesteśmy, to do 12 stopni. Jakie głębokie jest to budowa zejście? Cały system podziemny między 15 a 50 metrów podziemny. I jesteśmy na dole w tym systemie. No, czyli około na samym dnie. 25 metrów. A tu jest... Tu muszę uważać, żeby to się ładować. A tu jest tunel do góry. 30-metrowy. No nic. Idziemy dalej. Ja już czuję ten antyczny spokój, który się nam załącza właśnie w wizytach tutaj. I tak sobie przemierzamy tym tunelem. Powiedz mi, Robert, coś o tych ilości tunelu tutaj. No to jest ten tunel dojściowy do takiego głównego tunelu. Tunel dojściowy obecnie do pętli nietoperskiej. Pętla nietoperska skomunikowana z główną drogą ruchu, która łączy wszystkie pancerwerki. To jest tunel w wysokości około 2,20 tak. I on prowadzi do tunela w wysokości 3,5 metra. 3,5 metra, który jest takim głównym ciągiem, można powiedzieć, ciągiem, który komunikował te wszystkie mniejsze tunele i doprowadzał do nich, co doprowadzał do nich? No, całe potrzeby. To znaczy z różnych pętli, gdzie były zlokowane koszary i magazyny amunicji, chodniki te podziemne dostarczały tam żywność, amunicję. No jest fajnie już. Idziemy, ile to możemy jechać? 2 km? Samo dojście tutaj zaraz będzie koniec. Dojście do głównej drogi ruchu to jest 2 km. I nasza masa przyjaciół takich, które istnieją w tych pomieszczeniach, to nie to pewnie. Sobie spokojnie śpią. Zaraz im zrobimy żyć. A tu mamy niedopęża. Innej nacji. Robert, jak daleko jest do tego tunelu? Do głównej drogi ruchu? Kilometr. Tak. Kilometr jest stąd? No. To jest tak, no. I tak sobie obserwujemy co jakiś czas. Tylko uwaga tu na niespodzianki, bo to są Studzienki, które potrafią być niespodzianką. O, można paść. Jakieś dodatkowe odwodnienie, Robert? Nie, główne odwodnienie. A to myślałem, że odwodnienie by szło tym korytarzem po prostu. Nie. To pod korytarzem jest... Pod korytarzem jest jeszcze ciąg. A powiedz, czy to były jakieś szyny, czy to było tak? Tu jeszcze nie zdążyli wybudować. Tam dalej będą. Planowali, ale akurat tam pętla nietoperska została całkowicie nieukończona. Wybudowali korytarze bez sensu. Aha. Ale fajnie i ciemno. I tam stare muzyki mieli chyba, nie? Nie, tutaj nic nie transportowali. Wszystko z góry. Dopiero przy dworcu. Może powiedz o jakiej stałej temperaturze my tu mówimy, nawet w największych mrozach. Myślę, że średnia dla całego systemu to 10 stopni. Także spokojnie można sobie chodzić, spać. Jako połączenie tych chodników kopalnianych. Robert, słuchaj, ja mam takie pytanie. Dlaczego ten korytarz jest tej wielkości, a nie taki jak ten? Jakiego powodu oni dawali sobie większą pracę? Czy to by jakieś... Nie wiem, bo tutaj jak zobaczysz po prawej stronie są takie wnęki do dzielenia korytarzy. Aha. Czyli mogli jeszcze tutaj zrobić kilka poziomów, nie? Aha. Znaczy dwa właściwie. Tak, tam dalej, tak? Tutaj są akurat wycięte, nie? Ale ogólnie są też obiekty, tak właśnie ten korytarz jest tak przedzielony na pół. Robert, powiedz mi, weszliśmy tutaj do głównego ciągu, tak? Tak. Główny ciąg, czyli to jest tutaj, co widzimy tutaj po lewej, to jakiej wysokości jest? 5 metrów. 5 metrów, a tu główny ciąg sunie po prawej, tak? Tak, po prawej, a po lewej jest dojście do obiektu. Czy to było jakieś oświetlenie zainstalowane na stałe? Tak, na stałe. Całość oświetlona. Na filmach, co prawda, propagandowych i później archiwalnych, radzieckich widać, jak to było oświetlone. Czy tutaj po lewej można powiedzieć, że było dojście do tych obiektów, z których idziemy? Tak. A po prawej jest główny ciąg. I gdzie on ciągnie? Na samo południe do Boryszyna. Czyli Burszyn. A my idziemy teraz tutaj, tak? Na wprost.
To ma wysokość 5 metrów. A najwyższy, najwyższy dworzec, jaki ma wysokość? Tak, czyli dworce mają wszystkie około 5 metrów, natomiast najwyższy korytarz na systemie ma 7 metrów. Po prostu jak budowali fortyfikacje z dwóch stron, z południa i północy, to te maszyny wiertnicze spotkały się na różnych poziomach. Jesteśmy tutaj kolejną godzinę. Tak, kolejną godzinę. Przybliżamy się do zadań. Tutaj jest główny tunel dojściowy do tych wszystkich poszczególnych i ja tutaj uzyskałem spokój i ciszę. Przynajmniej telefony komórkowe nie działają. To jest pierwszy. Tak, pierwszy kontakt, że jest brak z rzeczywistością. Idziemy sobie na północ, w stronę morza, można powiedzieć. No, między nami latają jakieś niedobitki. Południe idziemy chyba, nie? Nie, to pewnie nie, północ. I ja czuję tą ogromną taką, taki spokój tego kompleksu, wiesz? Robert, ja nie chcę strzelać cyframi, wiesz, bo... Bo to nie chodzi o cyfry, ale powiedz mi... Jaką ilość tych komend... Jaka jest długość tego korytarza głównego, tego... Korytarza głównego 9 km. Tak? Wszystkich łącznie korytarzy 32 km. Czyli tych dojściowych do tych bunkrów, które po prostu stanowiły ten cały kompleks. No, wszystkich korytarzy, które odchodzą od głównej drogi ruchu, jest tam 22 km. Głównej drogi ruchu około 10. Jesteśmy teraz na dworcu Emma. Czyli jest to czwarty dworzec liczony od północy. Rozumiem. Czy powiedz mi szczerze, że jaka to jest wysokość? Bo to jest dosyć wysoko, nie? No przy dworcach mamy przeważnie 5 metrów wysokości. Po prawej stronie jest dojście do obiektu. Tutaj po prawej. A to jest jakaś poważna wentylator. Na samym końcu jest niedokończony obiekt, sam szyb, bez klatki schodowej. Jakieś 300 metrów dalej. Czyli to jest dojście do jakiegoś obiektu, no, który tam... No, niedokończony obiekt. Służył jako wentylacja całego systemu. A tu na wprost, z kilku. Na wprost droga na północ, wysokość około 5 metrów. Jesteśmy ile? 20, około 20-30 metrów pod ziemią. No i sobie przemierzamy dalej ten cały kompleks. Kolejne metry, kolejne kilometry, tak. A spokój dalej ten sam. Czyli 9 km jest takiej wysokości, powiedzmy, minimum 3,5 metra, tak? A 22 km takiej troszkę niższej. 22 km dojścia do obiektów, czy ten korytarz ma tam 2,20 do 2,50 wysokości, mniejszy. Przeważnie już bez kolejki na północy systemu. Na południu jeszcze wszędzie zdążyli wybudować kolejkę, także torowisko jeszcze tutaj pod nogami widzimy. A gdzieś ty mówisz, że też całe pociągi, nie? Na krótki odcinek. To jest wysokie. Zwykłe, normalne torowe. No, ale to... Robert, jesteśmy w jednym z odnóż tego wyjścia z systemu. Dość... I tu jest wysoko dosyć. Jest to obiekt, który nie ma wyjścia generalnie, obecnie otwartego. Ale ma zachowane elementy pancerne, stanowiące o sile tego obiektu. No, jest dosyć wysoko. Będzie tutaj ile metrów? No myślę, że będzie się spokojnie. Idziemy do góry, tak? Jestem za tobą jak cień. Ale spokojny cień, wyciszony. Trzeba zawsze, żeby jeszcze wyjść do mnie. Możesz się domieszać w domu. Wiem. Mam powiedzieć głośno? Nie, nie, głośno, bo nagrywasz. Jest to piękna, pełna dama, która siedzi w twojej głowie od pewnego czasu. Domyślam się. Wyjątkowa, zainteresowana obiektami. Która znalazła spokój wędrowając tą. No mam nadzieję, że wiesz, że ruchu idzie tylko ze mną, a nie z kimś innym. Zupełnie inaczej, jest tak jak z tobą teraz. No. Kniepkiem. Im nie jasno, tym lepiej. Słuchaj, nasze towarzystwo nie jest chyba
złe. Te gruby to jest zupełnie nieaktywne zwiedzanie. To akurat są drzwi na tym zejściu. No. Tak, dla bezpieczeństwa są położone. Wyjdziemy sobie na górę. Będzie granat. Jesteśmy w jednym obiekcie w ciągu kompleksu. Robert, powiedz mi, co tam jest? Gdzie? Tam, gdzie jesteś? Tu jest granatnik automatyczny M19. Załamany w całości, razem z podłączeniami do instalacji elektrycznej. Na górze grupa oczywiście, która przesyła do 120 granatów na minutę. Z podziałem skali, tylko z tego już nie warto, jak się to miało z centrum dowodzenia. Zachowane są też kółki na amunicję. No, mamy jeden z najlepszych obiektów na świecie, można powiedzieć, jako granatnik. Te wszystkie francuskie granatniki sobie by nie poradziły z tym jednym. Tak? Akurat to jedno, ten jeden element, porównując jego granatnik w innych obiektach, ale ten francuski, ten jest najlepszy. Tylko odsłucha to można powiedzieć, że to porównywanie do dzisiejszego superkomputera, nie? Bo to było automatyczne. Tu można po tej trawnicę przejść, dacie radę, naprawdę. Jak to tylko podawanie tego granatu? To było automatyczne podawanie stąd, z tego pomieszczenia. Aha. Także 120 strzałów na minutę można było z tego osiągnąć kosmos. Takie. Nawet jak nie trafiało za pierwszym razem, to warto było. Oznaczenie tu jest M19. Muszę sobie zdjęcie. Jedno z najlepszych wyposażeń w ogóle na rynku. A czemu powiedz mi tego nie zmieniali? Ale wyrzucanie czym tu było, słuchajcie? Było ono odpalane tak tradycyjnie, że ładunek wybuchowy, czy sprężone powietrze, czy co? A nie, ale co jeszcze raz powiedz? Co, bo to rozumiem, że było tak jak odpalanie w tradycyjnym dziale, czyli... No. Zapalnik i szło. Takie, kilka takich ładunków jeszcze jest zachowanych na MRU, a na trasie turystycznej, gdzie nie oprowadzają i leżą normalnie w ziemi. A czemu w ziemi? To znaczy, że tam był obiekt niedokończony, jako jedna komora była jako magazyn tej amunicji do granatnika. No i tutaj jest lufa na górze wystaje, nie? Jak było się na zewnątrz, to kiedyś mogli tu kierunek zmienić, tak? No, oczywiście.